Cześć, tu Kurt. Witam was w kolejnym odcinku Europa Universalis 4. Coś mi podbił, że tak powiem. Nepal, co to jest wasalem Assamu? O, ty szmata. A ty nikogo nie masz jako jakiegoś tam sojusznika, wasala czy cokolwiek. Powiedzmy, jak jesteś kulturki. Może ja właśnie pójdę na północ jednak. Tibetan. To jest Tibetan. Ale czy ty Assam jesteś? A ty jesteś innej kultury. A ty jesteś tej kulturki, co? Aha. Okej. No to cię nie zwasalizuję. Ale mógłbym cię zniszczyć na przykład. To już jest dobry plan w sumie. Mam dużo manpowera. Overextension mam 0. Więc nic, tylko napierdalać. Mógłbym sobie wziąć ten Nepal, tą prowincję i tutaj te prowincje tutaj po okolicy. Czy przypadkiem Timuridzi nie zaczęli tędy iść, okrążać mnie. Jeez, to byłoby straszne. Więc macie military level 8. Jakim cudem. Ja też mam 8. No. Ale... W sumie niedługo będę miał 9. No dobra. Powiedzmy, że zaakceptuję ten obrót spraw. Zniszczę was w całości. Przy tej wartości waszych prowincji to może nawet aneksja byłaby możliwa od razu. Ale na pewno bardzo droga w aggressive expansion. Ale również nikogo tutaj gówno nie obchodzi, bo Bengal to mój sojusznik, więc jedyny kraj, którego mogę to przejąć, a reszta to pizdy. Także... Ale tu się ciężko łazi, to jest... Nie. Zostawię to. Pójdę na Gujarat. Gujarat mnie uwielbia, więc... Mogę go zniszczyć. Bo Malwa ma sojusz z Bengalem znowu, a miała z Bahmanisem. Teraz ma tylko z Bengalem. Jest przykre. Wy? Macie masę claimów. Jaunpur ma sojusz z Timuridami. Zind ma sojusz z Timuridami. Katiawar jest niestety Hindu, więc ich nie zwasalizuje pokojowo. A wy? O, właśnie. Wy jesteście sunni. Jesteście słabi. I allied with Gujarat. Słuchajcie, ja was bardzo chętnie zwasalizuję. A później wy macie pewnie kory jakieś tutaj na okolicy całą i będziecie moimi dobrymi wasalami. A kultura? O kurwa, ale będzie. Będą wpierdalać dla mnie całych Timuridów. Okej. Okay. To jest dobry plan. Tylko żeby kurde nie wciągnęli mnie w wojnę z Timuridami od razu. Ja chcę ich najpierw zwasalizować, niech wtedy wszystko będzie w porządku. Offer Alliance, szmatki. Powinienem był najpierw zacząć poprawić stosunki, a dopiero później brać jakiś sojusz. Powiedzmy, że jest za późno. Na przejmowanie się przeszłością. Proclaim Guarantee. Tak mam sojusz, więc Guarantee tylko może pomóc. Improve Relations. Transfer Trade Power. To 12, a dopiero zaczęliśmy poprawiać stosunki. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę tam dać pieniądze, żeby to przyspieszyć. 25 dukatów mnie nie zbawi, a przyspieszy to znacząco. To zmniejsza ryzyko wojny z Timuridami. Coś jeszcze mogę zrobić? Military Access. Teraz pozostaje tylko czekać na poprawienie stosunków. Tutaj mamy nawet. Więc jak was zwasalizuje, to mógłbym spróbować zniszczyć Zind. A właśnie, Zind, ty też masz chujowe prowincje. Słuchaj, Zind, a może ja bym ciebie zwasalizował? Nie. O, nice. Declared war. Zaraz. Aha, na Jarkand. A proszę was bardzo, co mnie to gówno obchodzi? Czy wy to korujecie, moje drogie? A nie, wy to macie kokora. Bastard, czy wy korujecie? I skorowaliście.
Subcio. I Timuridzi chcą nas zniszczyć. Czyżby to był odpowiedni czas na sojusz z jakimś Uzbekiem czy Karakyunlu? Karakyunlu, jaką ty masz armię? 25 tysięcy, to jest bardzo przyzwoita armia. Uzbek? Jest to jakiś Uzbek? Uzbek 8 tysięcy, nie, Uzbek nie. Może Oirat? Oirat? Ktoś widział Oirat? Oirat 33 tysięcy, o, Oirat świetnie. Tylko, że ty jesteś... buddhist. Seriously? No nie wiem, to raczej nie przejdzie w takim wypadku. Macie mnie za rywala nawet, więc chuj wam w dupsko. Poprawię sobie stosunki z Karakyunlu. Mogliby mi pomóc w walce z Timuridami. Timuridzi jeszcze mają, a właśnie, że ma jeszcze sojusz z Janpurem oraz z Zindem i Noga jakiś i Ottomanie, to się nie może tak dobrze skończyć tak naprawdę. I technologię militarną też mają 8, kurwa. To nie będzie takie proste. Obawiam się. Żeby Bengal mi pomógł w defensywie chociaż. Wtedy może miałbym jakieś szanse. Malwa, słuchaj. Weź się, daj zasadzić. Subject of its own. No i tak by się nie zgodzili. Base tax trochę za duży. Darłem te klejmy na tym rydów mam. Długo już nie potrwają raczej. 37. Nie sądzę, by chcieli mi powiedzieć wojnę. A wy już walczycie z tym rydami. O, okej. Poprawię sobie z tym stosunki z wami, ale... Raczej nie będę liczył na to, że mi jakoś pomożecie. Swoją drogą, skoro ty ludzie walczą z Azakyunlu, czy z Karakyunlu, to ja może, jeżeli zaatakuję Zint, to się Timuridzi nie przyłączą, ale to mogę sprawdzić w sumie. Tylko najpierw... Najpierw trzeba ten Baluchistan zwasalizować. Yes. Declare war. Timuridzi zgodzą się. Z całą pewnością się zgodzą. A, szkoda. Strasznie krępują mi ręce, no. Możemy zrobić Marchię z tego odwany? Nie, to głupi pomysł. Nie wiem co zaatakować za bardzo. Mógłbym tych Asam zaatakować ewentualnie. Gujarat jeszcze mógłbym zaatakować, ale Gujarat już walczy z Katiawarem. Kto wybedział tę wojnę? Gujarat. Ale chyba nie wygrywa. Jak Malwa wam pomaga, to może jednak jest szansa. Powiem wam, że już mam maksymalny manpower i podbiłbym coś. I w takim razie chyba zaatakuję Asam, bo nie mam wyjścia. Bengal mi pomoże. Bengal, czy ty masz jakieś claimy na nich? Żadnych. Czyli mi oddacie to wszystko, świetnie. No to declare war. Idziemy napierdalać.
Wy przejdźcie sobie. A gdzieś w ten sposób to zrobimy. No i wy możecie iść też tam gdzieś. To będzie szybka wojna. Szybka, lekka i przyjemna. O. Dobra, zaczekam. Na nazbieranie trochę większej ilości armii w tej okolicy. Nie będę zmieniał teraz jednostki. Typu jednostki, bo stracę wtedy morale i oni mogą zniszczyć. Po wojnie to zrobimy. O, Bengal, masz problem. Pokonam was? Tu jest rzeka Assam, no, byłby problem mały. Typ Hills, więc bardzo dobra defensywa. Zaczekam na resztę wojska w takim wypadku. Ale stąd. Właściwie to na tych. A ci są jeszcze z tamtej armii, ja nie chcę ich źle połączyć. No są identyczni, ale chuj z tym. Jakieś jeszcze kulturki do zrobienia? Nie. Chyba trzeba zrobić technologię, bo co mi pozostało? Co to był za komunikat z tymi rydami wcześniej? Coś tu się działo, coś... Że ja straciłem claimy chyba. Być może. Albo że oni zyskali na mnie. W sumie to nie potrzebujesz Piety, skoro tak łatwo mi się nawraca wszystkie prowincje. Teraz to jednak to na lewo Lack of Piety będzie lepszy. No to tracimy Piety. Te religijne akurat wszystkie te bonusy, które sobie nabrałem, będą wystarczające do nawracania. Religion Nagaur changes to Shia. O. To niedobrze. Ale nie jest to również żaden problem. Słuchajcie wy tutaj, czy ja mogę coś z wami porozmawiać może? No, już nad 100%, więc teraz tym bardziej. Full annexation. Tylko, że wtedy nie zabiorę Nepalu, który jest ich wasalem. A chciałbym. Być może full annexation to przesada. Weźmiemy to. Weźmy to. Trochę okrążam Bengal w ten sposób. Nie wiem, czy to taki zajebisty plan. A załóżmy, że oddzielę ich w ten sposób od Tybetu. Wiem, że nie będą się rozwijali tam i teraz będzie czas, aby ich trochę przyciąć, aby móc połączyć lepiej moje prowincje. To wielkiego zamieszania na świecie nie zrobi raczej, więc nie jest źle. Religious Nations Sadia. O! Nie ma sensu. War Reparations, pieniądze. I ściągamy to wszystko. Wydaje mi się, że Bengal może przestać mnie lubić w tym momencie.
chciałbym mieć więcej Fire'a. Ale ci mają morale, a ci mają tylko w defensywie, aha. No to wolę w ofensywie. Needs to be adjacent to one of our core province. Aha, aha, aha. No dobra, dobra. Trochę zajmie korowanie tego wszystkiego, będę musiał korować po kolei. Najpierw poprzednią prowincję i wtedy będę mógł dopiero kolejną. Ale niech będzie. O, Jaunpur, co ty kurwa robisz? A nieładnie tak ludzi bić. Kariat teraz atakuje. Szmatławiec. A w sumie, kiedy tamci się korują, to tym możemy ponawracać. Co teraz mogę podbić? Nie mogę podbić Timuridów na pewno. Więc... Malwy też nie, bo Bengal. Bengal trzeba będzie przyciąć, więc tak, możemy się zastanawiać nad Malwą zaraz. Gotwana, masz jakieś fajne claimy? Masz claima na Jaunpur, ale Jaunpur ma sojusz z Timuridami. Masz claima na Bahmanis, ale Bahmanis jest potężny. Oraz ma sojusz z Bengalem. Czyli jedyna opcja, obecnie jaka pozostała, to... Aha, tu mamy Awa. O, Awa. Ej, Awa, słuchaj. To może być problematyczne tak naprawdę. Nie, to jest chyba za duży ciąg sojuszy. Nie chciałem się z nim bić, chociaż to jest tylko jedna prowincja. Jakbym się ustawił tutaj całą swoją armią, to by mnie rozjebało wyczerpanie, ale... byłbym w stanie może jakoś ich odeprzeć. Ale musiałbym zajmować wszystkich prowincji, aby nawbijać ten warscore, kurwa. Nie. Nie atakujemy ich jeszcze, nie wchodzimy tam. Gujarat. Nie masz żadnych sojuszników. O, Gujarat, nie masz żadnych sojuszników. Żadnych sojuszników. Ojojoj. Jak mi przykro. Naprawdę szkoda, no. Jeszcze mnie tak lubisz. No cóż mogę ci powiedzieć, no. Heresy? To są heretycy? State religion Shia, okej. Okay. Rzeczywiście. No to... Pierdul, no. Manpower wciąż mam, problemów nie ma. Jedyny problem to ewentualnie... Powiedzmy... Overextension. Może trochę korów zrobię zanim zanim ich podbiję. 3 styczeń, 9 styczeń. Nie potrzeba was tutaj aż tylu, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Wróćcie się tutaj i zaczniemy się rozstawiać po okolicy. To jest dobry układ moim zdaniem. Tu się jeszcze Baluchistan dostał. Co tu robi kurwa Baluchistan? Jakim cudem on tu wszedł? Jezu, musiał wziąć... Przemasz przez Zint, który mu go dał? Mimo, że są wrogami, jak rozumiem? Co tu robi Zint? Na pewno nie będę mógł zwasalizować całego Gujaratu. Ono tutaj całkiem dobre prowincje, jest ich całkiem dużo. Ale nie podbić, ani zwasalizować nic.
Patan. To już możesz sobie stąd spadać. How society is shaken. Who is prestigion? Baglana, ty jesteś fasalem Malwy. Influx of unbelievers. No, let them keep their faith. Kory zaraz się tam zrobią, będzie trzeba robić kolejne. Chociaż misjonarze jeszcze pracują. Fuck. A może da radę coś zrobić? Jakiś kor. Wszystko zajęte, cacy. No to tak, Guerat, słuchaj, ty masz ile procent? 132%. Co dużo. Ale to nie tak źle w sumie. Wystarczy, że wezmę tyle prowincji, a potem mogę was zwasalizować. Nie wiem, czy bym chciał to zrobić. A może by tak wziąć Katjawar od razu? W sumie to wiele mogę wziąć. To bym wam zostawił. Może mogę to gdzieś oddać komuś, nie? Nie. Baluchistan tego nie weźmie, prawda? dobra. Zostaniecie zniszczeni po prostu. Zabieram to wszystko. To jest 72% overextension, a ja mam w tej chwili 24. 72 i 24 to jest 96? Jest spoko, jeżeli tak, ale możliwe, że źle policzyłem, bo nie liczyć i nie próbowałem nawet liczyć, tylko zgadywałem. Tak, North Konkan. Wypierdalałem z tym North Konkan, nie jest nam to potrzebne i nie będę was zwasalizował, skurwysyny. Force Rel... nie, to się nie uda. War Reparations, pieniądze i koalicje. To jest taki układ właśnie, taki lubię najbardziej. Wygląda to całkiem nieźle. I jaki mam overextension? 96%. Potrafię liczyć, kurwa, tak jest. Ripewood Traditions mamy i 100, i tu jeszcze i Warek Zoszczyn. Okej, okay, 151, ale za to za prowincję, która jest chujowa. Więc nie jest tak źle. To jest 3. Czy mogę to komuś sprzedać? Nie, nie kupię tego gówna. Dobra. Skorujemy. Już trochę punktów mam, zarabiam już całkiem dużo. Bahmanis Coalition, okej, jeszcze tylko Timuridzi wejdą w Coalition i już jestem szczęśliwym człowiekiem. Limit wojsk bardzo przyzwoity. Dorobimy teraz 2-2 piechoty do obu oraz po jednym artylerii. Raz, dwa. Jeszcze dwa zostanie w sumie miejsca. To chyba jeszcze piechoty. To jest dobry układ. Bardzo dobry. Bardzo przyzwoity.
Jakieś ryzyka buntu? Nie bardzo. 40%, co ty jesteś? Garwal. Nie, nie przerażasz mnie za bardzo. Powiem wam, że całkiem sporo podbijem jak na... W którym roku to się zaczyna? W 44. No, no to jak na 100 lat. Wydaje mi się, że nie jest źle, biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji byłem na początku. I że to jest mój wasal. I to. I zaraz będziemy odzyskiwać resztę. Korów raczej tak szybko nie stracą. Ale niestety sojuszu z Timuridami też. Muszę stać się silniejszy od Timuridów jak najprędzej. Mam 46 tysięcy, a nie ma 66 tysięcy. Żeby jeszcze chociaż byli zacofani, a nie ma 9, ja mam 9 chyba też. Jeez. Nie będziemy brać jeszcze technologii, bo muszę robić kory. Sporo korów do zrobienia. Sporo punktów do zmarnowania, no to... Comet sighted. Żadna nowa opcja? Fuck. Culture Conversion zaraz będzie zrobione? Dobra. Chyba nie wybrałem żadnej fajnej teraz. O kurwa, Raj Aumpur, coś ty zrobił. Oj, Bachmanis jebał Orisa. O Jezus Maria, ten Bachmanis, ten Bach... O Jezu, o je, kurwa mać. Ej, poważnie, to jest naprawdę niebezpieczne. On potrzebował, Bachmanis potrzebował prowincji w Orisie. Któryś tam, nie wiem jakich, aby stworzyć Hindustan. No i je teraz kurwa ma. Chyba, że trzeba jeszcze może Balasor, czy coś tam, czy Midnapur. Nie mam pojęcia. Mogę się mylić, ale mam nadzieję, że jeszcze nie ma wszystkiego. Chyba też to Ceylon potrzebuje, czego nie ma. Więc może jeszcze istnieje szansa na to, żeby mu napierdolić, żeby stracił to wszystko. Jeszcze ten strength, okej? Okay? Skasujemy ich? Trochę... dobra, chuj, mam dużo manpowera. Nawet max, nie wypowiadam wojny, więc mogę tamtędy przejść nad nimi. I chuj. Ale nawet nie straciłem wiele piechoty, nie jest tak źle. Mogło być gorzej. Szturmne jeszcze raz. Wiem, że zaraz zakończę blężenie pewnie, ale... Chyba i tak szturmne. Niech widzę, jak się do nich poświęcam. Kory? Kory? Nie? Trudno mi będzie utrzymywać niską ilość piety, chociaż to mi akurat pomoże, ale trudno. Bo cały czas jak wypadam wojny, to niewiernym. Tylko Timuridom. Tylko Timuridzi są tak naprawdę sunni. Z moich sąsiadów. Co dużo w extension. A jeżeli chodzi o was, to tego nie unikniemy. Więc chodźmy to opanować. Która to jest najbogatsza prowincja? 3, 3, 2, 2, 3, 4. No to staniemy na patan. I tak to rozwiążemy z grubsza. I okej. Wszystko już rozumiem. Po tym jak tutaj wpadniecie, macie się cofnąć, kurwa, chuj wie gdzie. A najlepiej to się połączcie i... tyle. I przegraliśmy jedną bitwę, ale nie wojnę! Haha! Dobra. Wy zniszczycie jeszcze tych, albo zaczekajcie chwilę na odzyskanie morale. Teraz muszę napierdalać.
Razem z tymi. Pretty impressive. I już możecie spierdalać z powrotem. Ci uciekli na laszmatę. Butan się zrobi, to będzie można zrobić kolejny. Mamy schodzić tutaj, wtedy będzie można dostęp do tych dwóch zrobić. Na korowanie. Cacy. Chyba mogę zrobić technologię nawet. 706, będę miał jeszcze 300 zapasu, także... całkiem spoko. Gujarati Patriots. Gdzie wy jesteście może? Powiedzcie mi. To jest Bialar Patan, aha. Patan to wiem. Bhavgar... to nie wiem. A, tutaj. Okej, spoko. Powiedzmy, że tak, będzie tam jakiś buncik jeszcze. A ja, póki mam jeszcze ten overextension, to raczej nie będę atakował kolejnych krajów. Poza tym nie mam kogo atakować, bo wszyscy są sprzężeni z Timuridami. Albo z Bahmanisem, albo czymś tam. Albo z moim sojusznikiem. Trzeba będzie zniszczyć ten Bengal, żeby mieć dostęp tędy. W sumie, to i tak się nic się nie dzieje. To ja zakończę ten odcinek. A w kolejnym... słuchajcie... to skoro oni walczą z Mamlokami, to może ja zaatakuję Timurid. O kurwa, widzę Europę. O, jak fajnie. I Commonwealth, jak on się podkochał. Zobaczmy, co się dzieje tak w ogóle. Great Britain, Brandenburg, Silesia. No, Francja se stoi, Kastylia nie stworzyła Hiszpanii, ale prawie. Aragonia przejęła Neapol. To dlatego. Ottomanie wpierdolę Mamluków, a Timuridzi im tylko pomagają. Karakiunlu nie istnieje, więc mogę ich olać jako sojusznika. Przynajmniej wiem, jak wygląda sytuacja. Nogaj mógłby mi pomóc ewentualnie. Oirat, niestety nie. Nogaj, chciałeś sojusz? Number of Great Power Allies, nie stał sojuszu. Zobaczmy teraz tutaj. Proszę, Francja, 93 kurwa tysiące, 69 tysięcy, Commonwealth 69 tysięcy. I ci faktycznie mają to w limicie, kurde, nie to co Castillo czytuje. Także nieźle. Francja w sumie w limicie ma 71, więc... No, Commonwealth to jest tak, całkiem nieźle, powiem wam, całkiem nieźle. Timur nie ma manpowera, może mógłbym zaatakować Timura, skoro on nie ma manpowera i 46 tysięcy żołnierzy. Timur. Gdybym ja cię zaatakował? Zint, Jaunpur, Nogaj, Ottomans. Wszyscy się przyłączyli. Ale gdybym ja zaatakował Zint, czy ty byś się przyłączył? Niestety tak. Timuric jest 580 in debt. Debt. Nie potrafię tego kurwa przeczytać. Tam się to pomija, to B przy debt. Jakoś tak debt. Ach. Co was to gówno obchodzi w sumie? Nie. Za bardzo chciał się zgodzić, żeby się nie zgodzić. Ale ich wojsko jest na wpizdowie. Dobra, zaatakuję Timurów. Zaatakuję Zin, zaatakuję Timurów. Ich pokonam, bo jestem koksem. Czy masz jeszcze jakichś innych sojuszników? A, Bahmanic, o kurwa, ja pierdolę. Widzicie, ja patrzę na to, co mnie interesuje i zapominam o innych istotnych sprawach. Bahmanis. Jeez, no nie. Dobra, chuj z tym wszystkim. Zastanawiam się w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Cześć.